Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca, który przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna pojednał świat ze sobą i napełnił nas radością, niech będą z wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, drodzy parafianie, tą metodą internetową jako proboszcz parafii świętego Antoniego pragnę poświęcić pokarmy wielkanocne, które już za kilkanaście godzin będą na waszym stole. Niech to błogosławieństwo spłynie na was, na wasze dzieci, na waszych wnuków. Nie zaglądam do tych koszyczków, które są na stole, ale też proszę, ażeby głowa rodziny, tata, najlepiej ojciec rodziny, także pobłogosławił na początku śniadania wielkanocnego te smakowite potrawy na stół wielkanocny. Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości. Wyrazem tej radości będzie nasze spotkanie ze zmartwychwstałym Panem w paschalnej ofierze mszy świętej, w łamaniu chleba eucharystycznego, którą będziemy sprawować dzisiejszej nocy i w jutrzejszą uroczystość. W dniu zmartwychwstania Chrystusa mamy się również radować podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszych domach rodzinnych. Dlatego przynosimy dzisiaj do pobłogosławienia niektóre pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie, i prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością oraz wynagrodził trudy naszych rodziców i bliskich, którzy te pokarmy przygotowali. Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie troszcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. I modlitwa błogosławieństwa. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschę, paschalną wieczerzę. W dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów z Emaus, zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje ciało. Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów. Pobłogosław te pokarmy mięsne i wszelkie inne pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się z nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pobłogosławię, poświęcę te jajka pięknie umalowane i tak wirtualnie do kamery,
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. I tą drogą, drodzy moi, pragnę przekazać serdeczne pozdrowienie. Spotkamy się jeszcze w sposób duchowy poprzez ten link tajnekomplety.com, ale jakbyśmy się nie spotkali internetowo, to wszystkim życzę Bożego błogosławieństwa w tym trudnym czasie. Ale Chrystus po krzyżu, Golgocie, pozostawił grób pustym, zmartwychwstał. Dlatego wszystkim wam, kochani parafianie i przyjaciele, życzę, abyście powstali z martwych, różnych zniewoleń, grzechów, by być zawsze godnym spojrzeć Jezusowi prosto w oczy, a w życiu zwyczajnie Go naśladować. A wtedy pierzchną wszelkie troski i kłopoty i pandemie. Niech wam wszystkim Bóg błogosławi. Pięknych świąt, błogosławionych świąt, Wielkiej Niedzieli Wielkanocnej i Śmigusa Dyngusa. Szczęść Boże.